Yo, z tej strony BuryG, kontynuujemy Towards 2. Poza kamerą miałem znaleźć wytrych, nie znalazłem wytrychów, do tego gra mi się wysypała, nie miałem save'a dalej, w sumie nic nie zrobiłem, tylko chodziłem po miastach i szukałem wytrychów, więc zaczniemy od tego momentu, gdzie skończyliśmy ostatnio, dokładnie w tym miejscu stałem, wiem. I pomyślałem, że kurwa, gdzie mogę znaleźć wytrychy, jak nie w Gildii Złodziejów, a gdzie mamy quest? Znaczy mamy jeden quest dla Gildii Złodziejów. Dlatego wykonamy quest dla Gildii Złodziejów i na pewno znajdziemy tam wytrychy. Więc spadam już notatnie. Gildia Złodziejów, co ja mówię? Złodziei, dokładnie. Nieproszeni goście, zaznaczamy. I idziemy do kanałów. Znaczy mam nadzieję, że znajdziemy jakiegoś przedstawiciela Gildii Złodziei, który powie nam: ziomuś, chcesz może kilka wytrychów kupić? A ja no tak by się przydało, z 200, czy nie wiem, czy. A on: okej, to ja ci dam to za 100, bo wytrychy kosztują tylko... przepraszam was, tutaj telefon do mnie dzwoni. O czym... A tak, mówiłem o tym, że trzeba zakupić wytrychy. I że może w Gildii Złodziei dostaniemy. No, kontynuujemy. Siemasz, baby. Nie chcesz ze mną chodzić? To nie. Nie wiesz, co tracisz. Już niedługo będę grał z internetu. I wtedy zobaczymy. Zhejtuję cię. Powiem, żeby nikt nie umawiał się z tą typową w brązowym. Nigdy nikogo nie znajdziesz. Wejście. A więc z doboju. Co na nas postać? Jak ona skomentuje? Tak. Wygląda to naprawdę zabawnie, szczególnie ten ziomuś, który nie umie chodzić z przodami. Jakiś Maciek z klanu, czy są film Clydet. Okej, dwie pałki? Nie, mam przy zamrażającym strzałem. Mumia! A, to nie jednak matka tego typa, co wkręciliśmy, że jesteśmy jego matką. Gdzie jest moja zamrażająca strzała, przepraszam? Ja się pytam, gdzie ona jest? Może ja rzeczywiście mam obrażenia od świętości? Okej. Jakich kozaków teraz jadam na śniadanie? Panie, co ty masz? A ty masz skażone serce. O, marzyłem o tym. Dobrze. Czy nie mogę w trybie snajperskim użyć? Nie mogę użyć zamrażającej w trybie snajperskim. Dziwne. Okej. Okay. Co nie teraz? Chodź tutaj. Na razie. Jesteś zamrożona, a teraz tryb snajperski. Nie, złamiłem. Jestem głupcem. Dobra. Witaj. Zajmują moje... mój dwóch przyjaciół, miecz w prawej ręce, miecz w lewej ręce, wiem oryginalne nazwy. I masz silniejszym poryju, dziękuję. I silniejszy znowu, o jest, kurna. Jest i silnowość, wszystko co powinno być jest na swoim miejscu. Umieraj w końcu, no. Więc jeszcze zatruwasz, oszalało cię. Co ty, paznokcie masz? Zatrute. Nie, tutaj trzeba ostrożnie, stałem broń, zbignę. Czyś jak Indiana Jones. Podejdziemy do ściany. Widzę przeciwnika. I mnie zauważył. Uciekam stąd. Nie! Nie zabijaj mnie. Jestem jeszcze dzieckiem. 17 lat. Niepełnoletność. Stan umysłowy w przedszkole. Chodź tutaj, bitch. To się zaznaczyć nie da? Okej, normalnie sami zaznaczał Zbigniew przeciwników. Okej. I jeszcze masz lodową. Widzę, że lodowa nie zaznacza przeciwnika. Jest taka trudniejsza do wystrzelenia. Okej. Zostawiłaś... Strzelam skażone serce? Skąd widziałeś, Buri? Jestem...
przepowiadaczem przyszłości, jestem wróżką, wróżbita Buri. XD. Przyjrzyjmy się twojej twarzy. No nie powiem przez to, jacha z ciebie. A teraz, hahaha. Chyba jak jestem... O, co ty masz za obrażenia, oszalało cię? Już cię nie lubię, już nie jesteś już tak przystojny jak byłeś. Bo mały. Nikt cię nie zechce, nigdy w życiu. Dałeś się nabrać, szwabie. Jakie ty masz hity, gdzie ty się nauczyłeś tak walczyć? Jak ten pijany ziomuś mówił, że zabił mumię, to on chyba tam się naćpał tak, że widział jedną, to przecież by go zabiło wzrok. Okej. Zmieniamy broń na łuk. I kontynuujemy naszą misję. Widzę mumię. Ale możesz mieć w sumie zapis. Okej. Rozszczepione. Proszę państwa. I ładujemy mu wszystkie w dziurę. Jest mistrzem uników. Niestety nie mogę go trafić. Teraz już nie żyjesz. Chem. Odejść tylko. No dawaj mistrz. No patrz, patrz jak ci ładuje wszystko w pysk. No, kozaku. Zadychę. Hehehe. No nie, ale zaraz masz rozszczepiona. Ale masz wszystko rozszczepiona. Patrz. Śmieciu. Albo śmieciu. Albo... Albo... Nie wiem jak to powiedzieć. Na... rodzaj... Jaki, czyli na to. No, nasz, będzie śmieciu tak czy inaczej. Dobra, masz zamrożoną. Bitch. Okej. Okay. Ciśniemy. Raz za razem. Okej, zaraz znowu panie zamrożona i jest i ryj, a teraz rozszczepiona, podejść tylko trochę przyjacielu i poczuj moją moc. No i bardzo dobrze. Skażone serce? Czyżby? Bully, jesteś niesamowity, wiem, ale nie mówcie tak, ja jestem skromnym człowiekiem. Mi się głupio zrobi. Masz ryj. Ach, szyjo. Rajerze. Teraz dwoma pałkami, wiecie, żeby było tak nieprzewidywalnie. One myślą, a w imię dwa miecza. Nie! To z dwoma pałkami to ryju, jak policjant. Chociaż nienawidzę policji, jak rzucę, nie? Dlatego właśnie kupiłem policyjnego psa na Susa, na Susa. O, gdzie szują. Co ty próbowałaś? Masz unikiem i jeszcze raz, i silniejszym, jeszcze raz, i unikiem, i cię teraz zabiję. Nie zabijaj mnie! I leżysz. Nie będę już mówić, że wiem, że teraz skażone serce będzie po prostu. Bo tutaj niektórzy stracą przytomność przed komputerem, przed monitorem, tak będą zaskoczeni moją wiedzą. Okej, nie wiem czy idę dobra. Dobrze, ale to w sumie nigdy nie interesowało. Ale was tu jest, ja nie chcę z wami walczyć. Wyjmij łuk, Zbigniew. Albo nie, lepiej. Hehe, ja mam pomysła. Dobra, jak mężczyzna z mężczyzną. Tak. Kopniakiem ją zbiję. Lololol. Dobra. Tak, pójdę z Neymanem, tylko tym razem ja jestem Neymanem. Napij mi łuk i ciśniemy ją w dziursko. Najpierw ją zamroź, Zbigniew. Bo trafiłeś, ty debilu! Okej. Okay. Dobrze, że jesteś szybka jak... jak zając na biegi na 1000. Okej. Okay. Chodziło mi o zająca mojego kumpla, nie o zwierzę, bo sądzę, że zwierzę jest dość szybkie. A mój kumpel jest tak szybki jak właśnie ta mumia. Nie, no dobra, może trochę... Wow, co to było? Muszę to zobaczyć. Dobrze, Buri, że nie powiedziałeś, skażone serce, bo byś stracił widzów. Co to było? Mózg mumii. Strzesza bohatera z 60% z... Rotfl. To czyli jak zginę, to mnie sam wypije miksturę i od razu zostanę uleczony, tak jak w tym Fable, te takie fiolki nieśmiertelności, czy jak to tam się nazywało? Człowieki! Muszę zrobić sobie z tego miksturę zaraz. Ale najpierw na to mówię. Czemu ja tak wolno walczę? Tutaj macie pojedynek slow motion.
wynikiem. O, ty jesteś trochę szybszy na kolanie wiątkowo. Może w wodzie tak wolno walczył. Mieliśmy z wody. Tak. Do razu szybciej. I silniejszy. No nie, jestem w kleszczach. Ale jestem Burigie, martwym Burigie. To nie tak miało wyglądać. Mam jakiś super szybki zapis, którego nie widziałem? Nie. Yo, z tej strony Burigie, kontynuujemy Tours 2. Poza kamerą miałem znaleźć wytrych, nie znalazłem wytrychów, do tego gra mi się wysypała, nie miałem save'a dalej, w sumie nic nie zrobiłem, tylko chodziłem po miastach i szukałem wytrychów, więc zaczniemy od tego momentu, gdzie skończyliśmy ostatnio, dokładnie w tym miejscu stałem, wiem, i pomyślałem, że kurwa, gdzie mogę znaleźć wytrychy, jak nie w Gildii Złodziejów, a gdzie mamy quest, znaczy mamy jeden quest dla Gildii Złodziejów, dlatego wykonamy quest dla Gildii Złodziejów i na pewno znajdziemy tam wytrychy, więc spadam już. Notatnik, Gildia Złodziejów, co ja mówię? Złodziei, dokładnie. Nieproszeni goście, zaznaczamy. I idziemy do kanałów. Znaczy, mam nadzieję, że znajdziemy jakiegoś przedstawiciela Gildii Złodziei, który powie nam: ziomuś, chcesz może kilka wytrychów kupić? A ja no tak by się przydało, z 200, czy nie wiem, czy. A on: okej, to ja ci dam to za 100, bo wytrychy kosztują tylko. Przepraszam was, tutaj telefon do mnie dzwoni. O czym... A tak, mówiłem o tym, że trzeba zakupić wytrychy. I że może w Gildii Złodziei dostaniemy. No, kontynuujemy. Siemasz, baby. Nie chcesz ze mną chodzić? To nie! Nie wiesz, co tracisz. Już niedługo będę gwiazdą internetu. I wtedy zobaczymy. Zhejtuję cię. Powiem, żeby nikt nie umawiał się z tą typową w brązowym. Nigdy nikogo nie znajdziesz. Wejście. A więc z doboju. Co na nas postać, jak ona skomentuje? Tak, wygląda to naprawdę zabawnie, szczególnie ten ziomuś, który nie umie chodzić z przodami, jakiś Maciek z klanu, czy something like that. Okej, dwie pałki, nie, mam przy zamrażającym strzałem, mumia, to nie jednak matka tego typa, co wkręciliśmy, mimo że jesteśmy jego matką. Gdzie jest moja zamrażająca strzała, przepraszam? Ja się pytam, gdzie ona jest, może ja rzeczywiście mam obrażenia od świętości. Jaki kozak, co ja zjadam na śniadanie? Panie, co ty masz? A ty masz skażone serce. O, marzyłem o tym. Dobrze. Czy nie mogę w trybie snajperskim użyć? Nie mogę użyć zamrażającej w trybie snajperskim. Dziwne? Okej. Okay. Co nie teraz? Chodź tutaj. Na razie. Jesteś zamrożona, a teraz tryb snajperski. Nie, złamiłem, jestem głupcem. Dobra. Witaj. Zajmują moich dwóch przyjaciół. Miecz w prawej ręce, miecz w lewej ręce. Wiem oryginalne nazwy. I masz silniejszym poryju. Dziękuję. I silniejszy znowu. O jest, kurna. Jest i silnowość. Wszystko, co powinno być, jest na swoim miejscu. Umieraj w końcu, no. Więc jeszcze zatruwasz, oszalało cię. Co ty, paznokcie masz? Zatrute. Nie, tutaj trzeba ostrożnie. Stoję broń, zbignę. Czyś jak Indiana Jones. Dojdziemy do ściany. Widzę przeciwnika. I mnie zauważył! Uciekam stąd! Nie! Nie zabijaj mnie! Jestem jeszcze dzieckiem, 17 lat! Niepełnoletność. Stan umysłowy w przedszkole.
Chodź tutaj, bitch. To się zaznaczyć nie da? Okej, okay. Normalnie sami zaznaczał Zbigniew przeciwników. Okej. Okay. I jeszcze masz lodową. Widzę, że lodowa nie zaznacza przeciwnika. Jest taka trudniejsza do wystrzelenia. Okej. Okay. Zostawiłaś... Strzelam skażone serce? Skąd widziałeś, Buri? Jestem... przepowiadaczem przyszłości, jestem wróżką, wróżbita Buri. XD. Przyjrzyjmy się twojej twarzy. No nie powiem przez to, jachać ciebie. A teraz... Chyba jak jestem... O, co ty masz za obrażenia? Oszalało cię? Już cię nie lubię, już nie jesteś już tak przystojny jak byłeś. Bo mały. Nikt cię nie zechce nigdy w życiu. Dałeś się nabrać, szwabie. Jakie ty masz hity, gdzie ty się nauczyłeś tak walczyć? Jak ten pijany ziomuś mówił, że zabił mumię, to on chyba tam się naćpał tak, że widział jedną, to przecież by go zabiło wzrok. Okej. Okay. Zmieniamy broń na łuk. I kontynuujemy naszą misję. Widzę mumię. Ale może mieć w sumie zapis. Okej. Rozszczepione. Proszę państwa. I ładujemy mu wszystkie w dziurę. Jest mistrzem uników. Niestety nie mogę go trafić. Teraz już nie żyjesz. Chem. Odejdź tylko. No dawaj, mistrz. No patrz, patrz jak ci ładuje wszystko w pysk. No, kozaku. Zadychę. Hehehe. No nie, ale zaraz masz rozszczepioną. Ale masz wpisk rozszczepioną. Patrz. Śmieciu. Albo śmieciu. Albo... albo... nie wiem jak to powiedzieć. Na... rodzaj... nijaki, czyli na to. No nasz, będzie śmieciu tak czy inaczej. Dobra, masz zamrożoną. Bitch. Okej. Okay. Dziś nie. Raz za razem. Okej, okay, zaraz znowu pani zamrożona i jest i ryj, a teraz rozszczepiona, podejść tylko trochę przyjacielu i poczuj moją moc. No i bardzo dobrze. Skażone serce? Czyżby? Buri, jesteś niesamowity, wiem, ale nie mówcie tak, ja jestem skromnym człowiekiem. Mi się głupio zrobi. Masz ryj. Ach, szyjo. Rajerze. Teraz dwoma pałkami, wiecie, żeby było tak nieprzewidywalnie. One myślą, a w imię dwa miecza. Nie! To z dwoma pałkami po ryju, jak policjant. Chociaż nienawidzę policji, jak wrócę, nie? Dlatego właśnie kupiłem policyjnego psa na susa, na nasusa. O, te szujo. Co ty próbowałaś? Masz unikiem i jeszcze raz, i silniejszym, jeszcze raz, i unikiem, i cię teraz zabiję. Nie zabijaj mnie! I leżysz. Nie będę już mówić, że wiem, że teraz skażone serce będzie po prostu. Bo tutaj niektórzy stracą przytomność przed komputerem, przed monitorem, tak będą zaskoczeni moją wiedzą. Okej, okay. Nie wiem czy idę dobra. Dobrze, ale to w sumie nigdy nie interesowało. Ale was tu jest, ja nie chcę z wami walczyć. Wyjmij łuk, Zbigniew. Albo nie, lepiej. Hehe, ja mam pomysła. Dobra, jak mężczyzna z mężczyzną. Tak. Kopniakiem ją zbiję. Lololol. Dobra. Tak, pójdę z Neymanem, tylko tym razem ja jestem Neymanem. Napij mi łuk i ciśniemy ją w dziurską. Najpierw ją zamroź, Zbigniew. Bo trafiłeś, ty debilu! Okej. Okay. Dobrze, że jesteś szybka jak... jak zając na biegi na 1000. Okej. Okay. Chodziło mi o zająca mojego kumpla, nie o zwierzę, bo sądzę, że zwierzę jest dość szybkie. A mój kumpel jest tak szybki jak właśnie ta mumia. Nie, no dobra, może trochę... Wow, co to było? Muszę to zobaczyć. Dobrze, Buri, że nie powiedziałeś, skażone serce, bo byś stracił widzów. Co to było? Mózg mumii! Strzesza bohatera z 60% z...
Rotfl. To czyli jak zginę, to mnie sam wypiję miksturę i od razu zostanę uleczony, tak jak w tym Fable, te takie fiolki nieśmiertelności, czy jak to tam się nazywało? Człowieki. Muszę zrobić sobie z tego miksturę zaraz. Ale najpierw kupnę to mumię. Czemu ja tak wolno walczę? Tutaj macie pojedynek slow motion. Nikie. O, ty jesteś trochę szybszy jednak, ale nie wyjątkowo. Może w wodzie tak wolno walczył. Mieliśmy z wody. Tak. Do razu szybciej. I silniejszy. No nie. Jestem w kleszczach. Ale jestem Burigie, martwym Burigie. To nie tak miało wyglądać. Mam jakiś super szybki zapis, którego nie widziałem? Nie. I idziemy dalej. A co tu mamy? Tu mamy kolejną kratę i nic ciekawego. Ja bym chyba miał naśko. Wow, no, ty nie, chyba nie należysz do gili złodziei, której szukam. Dobra, wy mi bryoni spignie i ciśniemy dziursko. Okej, jesteś tak martwa, że na to ty nie wiesz jeszcze. Jeśli to będziesz martwa drugi raz. Zbigniew, ale trafię tym silnym atakiem, no bo to ja cię trafię też. Dokładnie, teraz już lepiej. No chodź tutaj, szują. No dawaj, no, no i leży. A nie, jeszcze nie, jeszcze masz trochę życia. Okej, uwaga, uwaga, teraz cały i piękny koniec i coś pięknego. Jestem głodny. Zaraz coś pójdę sobie zrobię do jedzenia, powiem wam. No, okej, tylko będę jak skończę odcinek mdlejąc przed komputerem z głodu. I masz super ciosem. Jeszcze jedny, jeszcze raz, jeszcze w plecach. Jeszcze raz zrobię odwrót taktyczny, znaczy unik i w ogóle tak dalej. Okej. Okay. Okej, okay. Dwóch na raz, patrz jak to jest mistrz walki, jak on sobie radzi. On tniej. Nie zważając na przeciwności losu, walczę z wolą przeciwnikami. Odwrót taktyczny, znaczy przegrupowanie sił. Tylko po to, żeby zmienić broń na łuk i walczyć dalej. Ten człowiek nie zna strachu. On nie wie, co to znaczy strach. Wyjmuje łuki, walczy z nieumarłymi. O fuck. Przybiegł mu mnie. I on teraz ci rozszczepionym wyli zasadzi. Ale wyjmij. Dobrze. I leżysz. Zobacz, co miałeś. Czy może miałeś mózg? Nie miałeś mózgu? Wypij mi, które Zbigniew. Dziękuję, Zbigniew. A teraz lodowa. I cię zamrozimy w przecielu. Zamrożony jesteś. A teraz rozszczepiona. Aż tak w twarz ci chamsko wrzucę. Tak. Patrz, jeszcze jedną ci rzucę w twarz. No nie, ty chamie, umieraj, umarłaś. Hehehe, drugi raz nawet. Okej, okay, co miałaś przy sobie? Może miałaś mózg? Miałaś mózg, coś pięknego. Okej, okay. Mówiłem naszą podróż przez... bardzo duże lochy, znaczy kanały. Oj, widzę skrzynkę. Nie, to kamień. Mumia, teleport. Okej, ja chcę ten teleport, ale tam jest wrogów więcej niż... wrogów jak mrówków. Super przekręt. Co jest? Co jest? Czemu się nie odpalił? Lalalala, nie żyję. Jestem taki martwy. O mój Boże, to... nie. Jak mam zginąć, to zginę w walce. Dużo was, nie powiem, że nie. Ale jesteście zamrożony. Nie! Sekundwo! Boże, jestem mistrzem walki. Jestem taki dobry. O mój Boże, choćby. Szuję. A teraz tak, taki przekręt i szybciej. Nie, nie, nie! Nie chcę umierać, miałeś wziąć broń. Jakieś uniki robię. Cały czas mi się wydaje, że pod spacją mogę zrobić taki unik jak Wiedźminia, nie mogę. A, i co, szuję. Ale jesteś martwy, ale co, mam teraz levela. Wow, wow, jestem taki martwy, o mój Boże. To chyba nie zatrzymuje gry tak jak powinno. Znaczy nie powinno w sumie, ale... teraz by się przydało.
i łuki. Macie lodową szuję. Patrzcie na to. Uwaga, rozszczepiona leci i pozdrówcie cheese. Coś pięknego. Jedna nie trafiła, nie rozumiem jak to możliwe. Lodową. Macie na wykładkę. I teraz znowu dwa miecze i Burigie zaczyna ciąć mumię. Coś pięknego. Nokautuje kolejnych przeciwników. Kobiety płaczą, mężczyźni zazdrośni. Coś pięknego, nakłotując kolejnych przeciwników, napotyka przeszkody, niestety przeciwnicy nie są w stanie mu przeszkodzić. Kolejne szybkie ciosy, seria. Uppercut w szczękę, lewy prosty, prawy sierpowy, teraz low king w dolną szczękę. Okej, okay, teraz high kick po jajkach, dobrze, idzie dobrze, teraz patrzcie jakie piękne sprowadzenie do parteru przeciwnika. Czy będzie anakonda? Tak, jest anakonda, teraz uwaga, nie znam więcej ciosów z MMA. Ale okej, 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 leci latająca ballacha na kolano. Okej. Okay. O, i kolejni przeciwnicy leżą, ja zaraz będę martwy, ale nie. I kolejny został ostatni przeciwnik. Czy to możliwe, że on pokona 6 na raz? Czy to jest możliwe? Czy to będzie nowy rekord Guinnessa? Czy mu się uda? Coś pięknego, walczy dalej. Niezłomny, jeśli widzicie jego twarz. Uwaga, teraz czy teraz? Prawie się powylewa prosta seria, 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 po twarzy, w lewą szczękę i gratulacje! A komentował dla was Włodzimierz Szaranowicz. Okej. Okay. Tutaj to nawet powalczyłem. Pokazałem co to znaczy męskość w bitwie, mam kolejny mózg, super. W ogóle będę te mózgi mieszał z tymi sercami, będzie miał, jak to będzie, dużo silnych przeciwników, to zapuszczę miksturę, która będzie trwała rok, która mnie wskrzesi jak przegram. To nie był teleport? To było takie oszustwo tandetne? Nienawidzę cię, gro. Dobra, ale rozdajmy punkty parametrów. Wszystko tutaj i wszystko w odporność fizyczną. Teraz jestem tak odporny, że bardziej być nie można. Przepraszam, mam jeszcze trochę degeneracji. Okej. Okay. Bakayaro, konejaro. Ale chyba czas wykonywać questa, do którego tu przyszliśmy, który jest zupełnie w drugą stronę. Ale kogo to by tam interesowało? Przecież jak można zabić wszyscy połacie, znaczy całe armię mumii. Okej. Okay. Bym się zbliżał powoli. Tak, szliśmy zupełnie w drugą stronę, ale mniejsza. Tamtędy chyba dojdę. Rozejrzmy się, tutaj nic nie widzę. Widzę też drogi dalej. Jest i droga dalej. Nieciekawa ta droga. Trochę mi się przypomina Harry Potter. Druga część, a tu będzie zaraz bazyliszek. Okej. Okay. Oczyść niebezpieczne miejsce przed sobą. Oczyszczę. Wow, ogromne skorpiony. Nie lubię ich. Dlatego ich tam chyba jest dużo. W ziemi broń zbignie. Wyciśniemy ich w dziur. Okej, okay. Wow, jestem mistrzem walki, ale mu wysadziłem hita. Boże, jestem taki dobry. Boże, one są takie słabe. Pamiętam jak pierwszy raz się z nimi spotkałem, to wydawał się taki silny. Jestem bossem, tutaj nic mi nie stoi na przeszkodzie, żeby pokonać. Wszystko możliwe pod swoim, że kolejny leży. Uważam, nawet fajne doświadczenia dla nich. Kolejny. Miałem nadzieję, że spotkam może te aligatory, coś nowego się pojawi. Ale okej, mogą być ogromne skorpiony. Ale ja jestem głodny, jeszcze te skorpiony tak smakowicie wyglądają i widzę dużo przedstawicieli gildii złodziei, a ja chętnie sobie wezmę z nich trychy, jak tam są. Co to ma do zbadania? A, martwego typka, drugiego martwego typka, a jak co za złodzieja, jakby przy sobie nawet nie macie kurna wytrychów, tylko jakieś pieniądze, po co im pieniądze bez wytrychów. Macie dużo tych
tych maczet, których ja używam, to jest Śniący Strugacz. Więc ja zniszczę wszystkie Śniące Strugacze oprócz swojego, ale przez swój. To taki OP. Na drugi zestaw, żeby nie pomylić się, ten noszę. Ten zniszczę. Yep. Ten też, dziękuję. Ten też chyba go tam. No, jeszcze może ten. Dziękuję. Ten też troszeczkę i ten też. Jakim cudem ja nadal nie mogę tego ulepszyć, to ja nie pytam. A, ja mam po prostu za nic. Okej, wszystko się zgadza. Mijam pytanie. Gdzie jest. To niebezpieczne miejsce jest dość niebezpieczne. Silny zestaw broni. Patrzcie, ty nic nie robię. Jak jestem martwy. Okej, wyjąłaś ten Zbigniew, wyjął łuk. To im gumbo robię. Masz najpierw lodową pysk. Dokładnie, a teraz masz rozszczepioną na dokładkę. Do widzenia. W większości gier RPG się pojawiają kanały, szczególnie Wiedźminie. W Wiedźminie kanały to jest lokacja, której nie zapomnę, bo była przeduża. Był tam Kuroliszek i był tam potem kolejny boss. Nie pamiętam dokładnie nazwy, ale był duży i niebezpieczny. Ja tu chcę żyć jeszcze, przepraszam. A bo to smolisty skorpion, patrzcie, tu już jakiś super zamasowany przeciwnik. A jego system walki jest w ogóle zabójczy, patrzcie. Patrzcie na te ataki, na te szybkie ruchy. Oczywiście przeciwnik na poziomie już się pojawi. Okej, twoja reputacja w Girzie wzrosła, nie? Co to jest Girza? Okej, nie pytam. Trochę was tu zginęło od głupich skorpionów, sądzę, że... Wow. Leśniący strugacz, ale jakiś zaklęty, co daje? Obrażenia od elektryczności plus 20, taka siła, o mój Boże. Nie, no to sobie zrobię lepszy od tego, którego ja noszę. Rzemiosło przecież, jest. Dokładnie, 20 od elektryczności, ja mógłbym zawojować cały świat. Dobra. Zniszcz ten, czy będę mógł przeczyć tego jeszcze raz? Mogę, coś pięknego. I teraz zmieniamy zbrojeniówkę na to. Jak wygląda nasz lśniący strugacz? Teraz to jest lśniący, oczywiście. Chyba zaklinam każdą broń, bo to wygląda podobnie jak Fable, a Fable zawsze podobał wygląd zaklętych broń. Zasko oglądają. Czy mogę czymś zaknąć moją drugą szabelkę? Czy mam jakiś kamyczek? Wytrzymałeś plus jeden, to chyba nie. Co ty miałeś przy sobie, przyjacielu? Wow, no to mnie zaskoczyłeś. Różniłeś się bardzo mocno od pozostałych skorpionów. Musiał popatrzeć w Beauty Magów potem, jak tam. Czy można kupić te kamyczki i jak one tam chodzą. Jak mniej niż 1000 za jednego, to bardzo chętnie. Co tu jeszcze mamy? Czyżby trochę więcej aur? Czyżby na pewno? Dokładnie. Opłacało się tu wybrać naprawdę dla tego mieczyka. 20% więcej od elektryczności, to zbliża się nam obrażenia do tego smukłego Cordelasa. A co ważniejsze, będziemy mieli kolejną broń na kolejnych przeciwników nieodpornych na elektryczność. Ja bym teraz bardzo chętnie się dowiedział, jak stąd wyjść. Ten niebieski punkt na mapie, mam nadzieję, że to jest wyjście. Potrzebuje powietrza. Niebieski punkt na mapie nie znaczy. A nie, patrzcie, znalazłem gildię złodziei. Jestem... Halt! You can choose, yellow dog. Your balls or your eyes. Sorry, what? Scheiße! I just make kid with you. Dobry joke. Śmieszne. Sure. After all, that's good joke, really. Now, what kind of a buy end? I chose three people, you still machen. Then you have all the loot before the time. You mean, I would... Yeah. Boże, Niemcy nawet w tamtych czasach były, wytyfy. If
Kradzież? Okej, okay. Co to możesz mi zaoferować, obywatelu? Wow. Ale kozackie sztylety, omega w dupę, aż chce się takim czymś walczyć. Poczekajcie, ile to jest lepsze od mojego. 1000 razy. A, tylko 2220. Ja po dzięku. O! Tak, mówiłem, jestem geniuszem. Czy ja nie mogę tego przykuwać? Coś takiego? Cholera. Chcę na kupę? Nie, dupa nie mogę szybciej. Nekromancki kostu eksperta, bądź tu ręczna, coś pięknego. Dobra, sprzedamy to. Nie, to jest sprzedaż. Tak. I tak. I tak. I tak. Dziękuję bardzo. To wszystko, co mogłeś mi zaoferować? Dziękuję. A ty jesteś przywódcą gildii złodziei, rozumiem? A nie, ty jesteś obywatelem. Rzeczywiście, zaawansowana ta gildia wasza. Nie powiem, że nie. O, więcej wytrychu. Wybaczcie, ale kupię wszystko, co możliwe. Okej. Okay. Mistrzem. Okej. I czas na kolejne questy, ale kolejne questy dla innych gildii zobaczycie już w następnych odcinkach, na które z tego miejsca serdecznie zapraszam. Do usłyszenia, do zobaczenia, hej!